wspólne cele w zakresie ochrony środowiska, wymiana doświadczeń czy współpraca z administracją publiczną to część zadań, którymi mają zajmować się konsule honorowi, a dokładnie nowo powołane ich stowarzyszenie. Zaangażowanych będzie kilkunastu przedstawicieli, wśród nich m.in. konsul honorowy Peru czy konsulat Republiki Serbii. Inauguracyjne spotkanie w Akademii Śląskiej zapoczątkowało wieloletnią współpracę. Karolina Komada. Od lat mieszkają w Polsce, ale reprezentują różne państwa. Teraz zaczną współpracować w Stowarzyszeniu Konsuli Honorowych Polski Południowej. Dzisiaj wszyscy mówimy o zielonej energii, o ochronie środowiska i to jest rzecz, która jest bardzo ważna. Dlatego korzystając z krajów, z doświadczeń, ja jestem konsulem honorowym Szwecji, w związku z tym chcę przekazywać jak najwięcej informacji o tym, co Szwedzi już zrobili i o dobrych przykładach, które powinniśmy implementować w naszym regionie. Jako uczelnia my mamy podpisane umowy z wieloma uniwersytetami z innych krajów, czy europejskich, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy również z Azji. W związku z tym my te kontakty już mamy od dawna i zauważyliśmy, że tutaj pomoc poszczególnych osób, które wejdą w Stowarzyszenie Konsuli, może być jeszcze uzupełnieniem tej naszej działalności. W skład Stowarzyszenia Konsuli Honorowych wejdzie kilkunastu konsuli różnych krajów z województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Wśród nich konsul honorowy Bangladeszu czy Peru. Część trochę pożywczy, trochę ciężkiej technologii, trochę sprzęt, trochę rzeczy też wojskowych, na przykład spadochrony z Polski też latają z Bangladesz Armii, korzysta. Po pierwsze, no, mieszka tutaj dość dużo Peruwiańczyków, a po drugie, no, mamy dość intensywny taki program właśnie związany z budowaniem wzajemnych relacji między społecznością peruwiańską a społecznością polską, także w różnych obszarach i edukacyjnym, i biznesowym, i szeroko pojętym kulturalnym. To faktycznie tutaj sporo się z naszej strony dzieje. Inicjatywa ma integrować środowisko konsuli honorowych w Polsce, ułatwić kontakty z organami administracji publicznej, wspierać działania w zakresie ochrony środowiska oraz ułatwić wymianę doświadczeń.